Mroczna jaskinia pełna duchów? Jest. Drzwi zamknięte za nami, zaraz jak tylko przekroczyliśmy próg? Jest. No to idziemy naprzód. Brama. Pięknie. Kolejna przeszkoda na drodze życiowej. Te solidne wrota opatrzono glinianą pieczęcią. Na jej powierzchni wyryto stylem pisma mistrzali jakąś wiadomość. Spirits go mad if denied passage to the underworld. They are strong, but you can fight them. You can't kill the dead, but in defeat they are disrupted and can't reform for a time. You are tied to the reason why spirits wander. Many appeared after your people fell, and some are held in this cave. They are drawn to your amulet. It is a head waiting for you. Be careful. It is desired by many seeking power beyond the mortal realm. I make no apology for these trials, my student. You will come to see how necessary they are. Ale mógłbyś przeprosić za wybuchające pieczęcie. Tak się nie robi. Okej. Okay. O, w sumie całkiem ciekawa okolica, muszę przyznać. Ale my się zainteresujemy dzbanami. Więc 55 sztuk srebra, dziękuję. Beczki. Wybuchające beczki. Nawet w Jade Empire. Oh yeah. O, ale to sobie zostawię na później. Tamtą kulkę. Tutaj w tym dzbanie już nic nie ma. Więc został nam już tylko filar z tego co widzę. Po co tu lampiąc, skoro płoną te cosie? To są chyba jakieś koksowniki, mam wrażenie. Dobra. Zainteresujmy się filarem. W tym kamiennym filarze znajduje się jakiś metaliczny obiekt. Na jego krystalicznej powierzchni wyryto pewną inskrypcję. Krystalicznej czy metalicznej? The dragon amulet was with you in Dirge. I understand what it does, but you are the one meant to be trained in its use. I am sorry that my actions denied you this. Essence gems are used by healers and upstart sorcerers and are common enough to be wasted on ornamentation. But with this amulet, you can tap their true potential. Ow! Tak jest, oto smoczy amulet, który jest naszą prawowitą własnością. To narzędzie, dzięki któremu możesz skupić swoją duchową energię. Podróżując po jadoitowym cesarstwie, znajdziesz klejnoty, które rozwijają twoje umiejętności. Kiedy umieścisz je w otworach smoczego amuletu, uzyskasz dostęp do ich mocy. To jest właśnie ta zakładka, która do tej pory była pusta. I mamy pierwszy klejnot wojownika ze skazą. Klejnot ze skazą, który jest klejnotem wojownika, nie wojownika ze skazą. Wybieramy i hyc, wskoczyło w miejsce oczka. Widać zresztą. Ten klejnot ze skazą daje posiadaczowi małą premię do ciała, tak jest. Dzięki temu będziemy mieć więcej zdrowia. Your people were adept at using essence gems. I kept it from you because power is a beacon. The forces behind the restless dead will take an interest in you. Even mindless spirits may be drawn to you, just as they were confined here. In achieving your true power, you become a target that many will not be able to resist. No i proszę, już wyłażą jakieś truposze. Longsword! Nie, 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 nie. Au, 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 proszę mnie nie bić. No. Uff, udało się. Ach. Troszkę mnie zdeprymowali. Czy to wyleczy tylko moje zdrowie, czy także chi? Tylko zdrowie, okej. No szkoda. Przydałoby mi się coś, co by mi wyleczyło chi, ale... Trudno. Lecimy dalej.
Słowa na glinianej tabliczce są dziwnie nieczytelne, nie dlatego, że zostały źle zapisane. Wydają się zmieniać, gdy próbujesz je odczytać. Dostrzegasz, że amulet, który został znaleziony w tej komnacie, zaczyna delikatnie błyszczeć. Unieś amulet znaleziony w tej komnacie. Amulet wydziela z siebie jaśniejsze światło, a inskrypcja na glinianej pieczęci staje się nagle wyraźnie widoczna. My student, I hope you realize your importance. The restless dead must be allowed to find their way to the underworld. All of us will suffer if things continue as they are. Seek the source of this problem and eradicate it. That is your purpose and burden. I hope that the basics I have taught you will aid you in setting everything right. Już przywykliśmy do wybuchających nam w twarz pieczęci. To źle świadczy o naszym mistrzu. Okej, kolejna pieczęć, która wybuchnie nam w twarz. Gliniana tabliczka jest podobna do tych, które wcześniej widziałaś. Znów rozpoznajesz na niej pismo swego mistrza. Not all spirits succumb to bestial rage. A strong will can transcend death. These beings may have powers beyond any living foe, and intelligence to beguile and confuse. All will suffer if the dead remain this way. Soon you must leave Two Rivers. Seek the source of this problem, even if it leads to the heart of the Empire. I have old friends who may guide you, but I have old enemies too. The cave is secure. Meditate on what you see here. When you leave, all will be changed. I kolejny raz gruch. Kwanzaa Irad? Wiwukukupir finisi takawo. O, wypraszam to sobie. Ukir wir, uktarano utak. No fantajera ukonani pinatoa. Uwutawa ir fuje onusofa karhuru. A skąd ja mam to niby wiedzieć? Ha! Władałeś tu? Byłeś mistrzem tej szkoły? Wo ananie i wywir uk sonoruk noka uk snapir. Sata na i pir na korbir. Uki, i paner nuku iwa ir, nikasanarir, iruru ninuasa irkana. Żadnej drogi ci ludzie nie zasłaniają. Jesteś głupi. Kto zasłania ci drogę? Co ją blokuje? Wodnaka piersari awaf, pan sier surufus i sinosurus usuno. No. Że nie wracają już żadne dusze z reinkarnacji, to jest większy problem niż fakt, że ty nie możesz znaleźć drogi. Sata tały i akołana i sunir i bodoki. Wonała wukunosu kutnia awafała i sutuk. Tak, a ty planujesz mnie uświadomić, tak? Ukir wir, uktarano utak. No fantajera ukonani pinatoa. Uwotała i fuje onosofa karhuru. I co, planujesz to zrobić poprzez spranie mojej buźki? Oczywiście, że tak. Ała! Au! To nie było w planach. Rozmroź się, dziewczyno! Wow. Ledwo. Ledwo to przetrwałam. Bolesne. Na szczęście jest tam kapliczka.
My power is stretched thin, bled away. And you are too small, too mortal to truly understand. But small things can move beneath the notice of others. Your master hopes that you will grow strong while he leads the predators away. His reasons are clouded, but you must find a way through the fog. You are the one who can hear, the one who can act. Search, but look also for yourself. You are a spirit monk, and you are the last. No, to jest chyba po części dobra, po części zła wiadomość. Kim jesteś? I do not have the strength to answer. I am cut open, and the way to the underworld is shut. Spirits are lost with no shepherd, no guardians. You must restore us. The amulet is a focus. It will guide you. But when you know both sides of the Veil of Death, ability alone will save you. I have a moment of power, a window to grant knowledge of a primal energy. You must choose between ice and fire, and I will grant the skill to bring them to your hands. Tak jest, możemy wybrać albo moce ognia, albo moce lodu. Ale wpierw spytamy, czy jeśli wybiorę jeden z nich, nie będę mogła poznać drugiego? I have energy enough only to instill knowledge of one, not both. Knowledge of the other may come in time, but not today. Generalnie ja i tak mam problem z używaniem tych różnych zdolności, więc obojętne w sumie, co wybiorę. Tylko tak, akurat lód wydaje się o tyle praktyczniejszy, że potrafi zamrażać przeciwników. A jak widzieliśmy, to potrafi przeciwnika unieruchomić, tak jak zrobił nam to przed chwilą ten duch, więc wybieramy lód. Emotions burn, but the spirit can also turn cold and strike with grim resolve. Command this, and you chill the hearts of your enemies. Yours is the power of Ice Shard. Czy to tego stylu Mistrz Li zabronił Gao używać? There is no inherent villainy in any martial action, only in the hearts of those who wield them. If you rely too much on simple force, then you cannot act without it. I can do no more. I must fade. Pity those spirits that have grown twisted. You will come to know their pain when life leaves you. Pity the world if you fail, spirit monk, for you are the last. Tak jest. Czyli w skrócie, jesteśmy ostatnią nadzieją ludzkości. Gdzieś to już słyszałam. Jestem dziurawa jak ser szwajcarski. Tak jest, klejnot uczonego ze skazą, poukładane ciało. Super. Tu jeszcze widzę kolejny... No, patrzcie państwo. Jaki szkielecik. Pewnie uczeń, który nie poradził sobie. Ale był bogaty, to muszę mu przyznać. Żelazna dłoń kowadło, super. Żelazna dłoń kowadło, jedna z trzech doktryn medytacyjnych wymaganych do zrozumienia stylu żelaznej dłoni. Kandydat musi znaleźć i przeczytać wszystkie trzy, aby móc bezpiecznie opanować tę trudną technikę. Ciało musi stać się kowadłem, nieugiętą powierzchnią, na której kształtuje się styl. Potężne ataki i szarże całym ciałem sprawiają, że zderzenie przeciwników jest niczym uderzenie młota w kowadło, a każdy cios razi również zadającego. Jeśli ciało nie jest w stanie wytrzymać i wykorzystać tej energii, technika żelaznej dłoni będzie bardziej niebezpieczna dla kandydata niż dla jego przeciwnika. Można i tak. O, jakieś zadanie otrzymaliśmy, super. Pewnie związane z tą techniką. Ale jeszcze sobie przeczytam te dwa zwoje, które tutaj są. No. Bestiariusz Jadeitowego Cesarstwa, tom trzeci. Zabić duszę.
Mądry mnich zapytał kiedyś, jak można zabić coś, co już nie żyje. Odpowiedź jest prosta. Nie można. Duszę da się jednak rozproszyć. Nie jest to równoznaczne ze śmiercią, ale ma podobny skutek. Należy pamiętać, że dusze są właściwie niewrażliwe na broń stworzoną przez człowieka. Trzeba więc stawić duszom czoła za pomocą sztuk walki, magii lub przemiany. Nigdy nie wolno lekceważyć ich siły, wydają się niematerialne, ale wciąż mogą być zabójcze dla żywych. Jak przekonaliśmy się parę minut temu, na moim przykładzie. Stojak ze zwojami. Natura duszy, tom pierwszy. Ludzkość od dawna wie, że nie jest sama na tym świecie. Wszędzie wokół nas obecne są dusze, które zstąpiły z niebios lub wydostały się spod ziemi. Zazwyczaj nie sposób zauważyć tych istot, ale gdy zechcą się z nami skomunikować, następstwa mogą być poważne. Czym jednak są owe istoty? Czy to ludzie, którzy umarli? Czy służący stworzeni na początku świata przez wielkiego smoka? Może są czymś zupełnie innym, a może wszystkim po trochu? W trakcie moich badań zdołałem odnaleźć kilka dusz i nawiązać z nimi kontakt poprzez kapłanów lub rodziny zmarłych. Inne spotkania były jednak o wiele dziwniejsze. Ciekawe, kto to pisał. Wyleczmy się. O wiele lepiej. Aż skaczę z radości z tego powodu. Czy jeszcze tutaj jest coś, co by mnie mogło zainteresować poza portalem? Chyba nie. Wobec czego może mi się uda, o właśnie, wylewelować postać. Tak jest. Znowu 3 punkty. 2 tu. 1 tu. Koniec. I dostępnych 5 punktów stylu. Jest ten okruch lodu, niebiańska fala. Ale ja postaram sobie wylewelować to. Nie muszę 2 razy to klikać, zapomniałam. Tak jest. I no dobra, niech będzie. Czy to. Niebiańska fala. Bezpośrednie obrażenia w trybie uderzenia chi. Uzupełnienie zdrowia. No dobra, niech będzie. Niech będzie. Skoro można się niebiańską falą leczyć, to niech tam. O, gracz znalazł jeden z 3 zwojów w stylu żelaznej dłoni. To część potężnej techniki. No i nauki mistrza, musimy wyjść teraz z jaskini dusz. No to hyc, wychodzimy! Niespodzianka! What are you doing out here? You are supposed to be meditating on the amulet and what you have learned for at least another day. Jeżeli zostałabym tam jeszcze przez cały dzień, to bym strasznie zgłodniała. Miałam wizję, przyszła nagle. A vision? Oh, of course you did. A natural reaction to the great amount of information I have placed before you. It may have something to do with your amulet. Tell me, did you learn anything about the destiny that stretches before you, or what has led you this far? Powiedziała, że jestem ostatnią mniszką dusz. Co to znaczy? Be careful. I do not want you to be misled by sources I cannot anticipate. Your people had warriors by that name. I regret that my actions caused their downfall. 20 years ago, the empire was mired in drought. Your people revered the water dragon, so their temple of dirge was the ideal place to ask the heavens for help. But the water dragon governed more than just moisture. The drought was part of the natural order, and not for mortals to alter. The spirit monks denied us access. The emperor was incensed. He asked me to plan a display of power that would force their compliance. As our armies marched, I realized how wrong we were.
Dlaczego ta kamera się tak zbliża do niego? Czy próbowałeś powstrzymać swego brata? He could not be dissuaded. I fled with you as the rest of your people were killed. You must discover for yourself what being the last of your kind means. What else did this vision reveal? You are only to retrieve the amulet, learn to place gems in it, and meditate on your future. I don't want you to be distracted. Master Lee, there's still no sign of her. What? What is it, Wu? I'm sorry, my mind was elsewhere. Dawnstar, as I told you, Master. She went missing after Gao's men were discovered in the school. The state of her room suggests some sort of fight took place. I see. She is not there. No, Master Lee. There's no sign of her. I see. This may prove useful. Thank you, Xingwu. You may go. Your appearance put Gao's disgrace out of my mind, but it would seem that your early exit from the caves has come at just the right time. Wygląda na to, że Gao najprawdopodobniej zamierza nadrobić fakt, że Gwiazda Zaranna powiedziała mu: idź pan w diabły. Gwiazda Zaranna zaginęła? Dokąd mogła pójść? I doubt she has come to harm. She is a strong woman, as you know. That doesn't mean you shouldn't search for her. It will be a good measure of your ability. What better way to show mastery over your abilities than to turn them towards helping your fellow student? Seek her out. I doubt she is in the school, and someone would have seen her if she was in the village. You might want to try the surrounding marshland. Super. Zacznę natychmiast. That is good. Time is very important. Here, take some silver. I asked Fendo and the others to stock essence gems in preparation for this day. Hopefully they have done so. You learned in the cave how single gems are viewed as trinkets and used by self-professed healers and would-be sorcerers, but you can unlock their full potential. Make sure you have everything you need when you leave to find Dawnstar. Do not cloud your mind with anything else. When you return, your course will be clear. Pięknie zaczyna się. Wow, 250 sztuk srebra, ale hojność. To oznacza, że mamy kupę kasy w tej chwili. 1476 sztuk srebra. Nice. Dobra, tutaj punktów nie ma. Niestety. Gwiazda Zaranna, właśnie, ten towarzysz zaginął. To jest bardzo, wyjaśnia całą sytuację. I tak. To jest... Ciało, umysł, dobra, niech ci będzie. Na samym środku czoła naszego śmiesznego amuletu się pojawił ten klejnocik. Ciekawe, czy będziemy wpakowywać mu też w dziurki od nosa. Dobra, nie będę się wygłupiać. Idę. O, słyszę małpy. Okej. To teraz tak. Zakupów mogę dokonywać na przykład u Uśmiechniętej Góry. Może on ma jakieś klejnoty. I heard about Dawnstar. Perhaps I can help in some small way. Fendo received some essence gems and passed a few along to me. They may be of use to you. Fendo oddał coś za darmo? Huh. Jakie przedmioty i dodatkowe szkolenia oferujesz? Ah, yes, training. For some time now, I have offered, for a small fee, to run students through a short regimen that will help them enhance their abilities. No i? The lessons you learn from me, or from any trainer for that matter, will stay with you and help make you stronger or better able to focus your mind or magic. Czy to prowadzi do sklepu, czy coś przegapiłam? Lepiej skorzystam z twojej oferty treningu. Nie wiadomo, kiedy tu wrócę. Gdzie ty masz tu sklep?
Tu masz sklep, Boże! O, rety. Ciało plus jeden, to już mamy tak jeden. Duch plus jeden, umysł plus jeden. No i oczywiście te. W sumie... możemy wziąć sobie jeszcze jeden klejnot wojownika, albo wziąć klejnot mnicha. Klejnot mnicha, czy klejnot wojownika? Niech będzie wojownika. Tym bardziej, że nie jest to jakoś ekstremalnie drogie. I mamy łeb smoka z dwoma czerwonymi oczami i zieloną kropką na czole. Ewentualnie trzecim okiem. Hyc, hyc. Chyba nie ma sensu, żebyśmy rozmawiali z pozostałymi uczniami, więc po prostu pobiegnę dalej. Bo chyba nie mam tutaj w tej chwili nic do rozdawania, nie? Nope, nope, nope. Droga wiedzie na wprost. No to idziemy. O proszę. Pasek życia ładnie się wydłużył. Hyc, hyc. I couldn't believe it. He killed him with a single blow and laughed as this poor boy gasped his last. You! Gao the Lesser did this. He was dragging some sort of sack and this boy challenged him. Tak, jeżeli ciągnął worek, to w takim wypadku zapewnienia mistrza, że gwiazda zaranna sobie poradzi, są troszkę niepokojąco nie na miejscu. Czemu zabił Sipata? This brave young man stopped Gao and demanded to know what he was carrying. Gao just laughed at him and tried to walk on by, but this student challenged him. Gao just shrugged, turned and killed this poor boy in one blow. Co miał w tym worku? I couldn't say. It was awfully large and looked heavy, but I was watching from a ways away. We didn't want to get close to that murderer. We hid out of sight as Gao went toward the gate out of town. Mógł tam kogoś nieść? Possibly, but we were too far away to say for sure. If you really want to know, go catch that fiend. He was headed for the gate out of town. Jeśli ruszył do bramy, to może uda mi się go złapać. Gao was in a rush, but you might be able to catch him still. Be on your guard if you truly mean to pursue him. Gao's mad with rage as this poor lad learned too late. Po prostu Gao jest idiotą. To już wszyscy wiedzą. There you are. I've been hoping you would wander by. Fendo. I hear your friend has gone missing. So sad. Very sad indeed. More importantly, my stock has arrived. Braving roads dangerous with ghosts and bandits. A caravan runner just dropped off a load of supplies. What can I do for you? Tak, a ty jesteś najbardziej zatroskaną osobą w okolicy, ha? Huh? Co masz na sprzedaż? I just received some new items, a rare delivery that made it through. Some gems that you may be interested in. Have a look for yourself. Z tego zrezygnowaliśmy, z tego również. Urok w sumie brzmi obiecująco. Urok i intuicja. Sobie kupię te dwa. No. Okej. I teraz zerknę, w jakim stanie. Nie tu. Statystyki może nie. Umiejętności, urok 10, intuicja 7, zastraszanie. Urok jest wynikiem
ciała i umysłu, okej, a intuicja ducha i umysłu. Okej. Czyli wypadałoby dodać coś do intuicji, chyba, co nie? Tak mi się wydaje. I nie. Czyli jednego tutaj. Tak się będziemy zbawić właśnie ze zamienianiem od czasu do czasu tych klejnotów, dlatego warto ich jest mieć więcej i dostosowywać się do potrzeb.